Witam, nazywam się Przemysław Wadowski. Dziś znajdujemy się obok jednego z najpopularniejszych jezior. W swoim programie będziemy gościć panią Agnieszkę Żążewską z naszą słynną artystkę polską. Dzień dobry. To może zadam proste pytanie. Jak rozpoczęła pani swoją karierę? Moją karierę rozpoczęłam w pierwszej klasie podstawówki i zaczęłam chodzić do Domu Kultury, gdzie rozwijałam swoje upodobanie plastyczne. Czym charakteryzuje się pani styl w malarstwie? Myślę, że to jest taki chaos, ale artystyczny. Artystyczny chaos. Może pani powiedzieć coś więcej na ten temat? Niekoniecznie. Pani dzieła wzbudziły wielkie zainteresowanie wśród uczniów szkoły biskupia. Co pani o tym powie? Ja nie wiem, czy wzbudziły duże zainteresowanie, bo nie widziałam żadnego zainteresowania moją wystawą. Bardzo dużo uczniów nie wiedziało, że ona w ogóle była, ale to już jest inna sprawa. Dziękuję. Pani dzieła charakteryzują się wielką płynnością. Jak pani to robi, że ruchy pędzlem są tak dokładne? Maluję dokładnie. Jakie nagrody ma pani? Ale w tym roku szkolnym czy ogółem? Przez całą karierę. Przez całą karierę zdarzyło się mi zdobyć kilka nagród międzynarodowych, ale też bardzo wiele konkursów ogólnopolskich wygrać. Według mnie największym osiągnięciem w tym roku jest pierwsza nagroda w międzynarodowym konkursie plastycznym Dworki Pałace w otoczeniu parków i ogrodów. Oraz nagroda, to znaczy wyróżnienie w inspiracjach twórczością Alfonso. Zabrała pani ze sobą jakieś swoje sławne dzieło? Oczywiście, mam ze sobą dwóch murzynów, którzy za chwilę wejdą. Zapraszamy. Piękne dzieło. Może pani powiedzieć, czym się charakteryzuje? Tym płynnością oraz wielobarwnością. Jest na nim dziewczyna, która lubi tańczyć i lubi też biżuterię, tak jak ja. Są także brzozy, które symbolizują taką młodość, zwiewność. Zapraszamy do siebie drugiego murzyna. A co pani powie o tym dziele? Na tym obrazie widnieje dom. Dom jest złożony z okien, ale są także dwie pary drzwi. Są także ptaki, które też zostały zrobione z okien. I no, tyle. To dzieło jest bardzo chaotyczne. Co miał na myśli autor? Nie wiem. Pracuje pani nad kolejnym dziełem? Oczywiście. A czy mogłaby pani nam uchylić rąbka tajemnicy? Tak. Będzie kwestia dominikanów, ale to nie są te dzieła, które za chwilę wejdą. A w jakiej technice będzie namalowane? Tak jak pozostałe dzieła, czyli monotypia. Monotypia. To jedna z trudniejszych technik malarskich. Czy może nam pani coś o tym powiedzieć? Monotypia polega na tym, że ma się szklaną szybę. Na tej szybie rozprowadza się farbę olejną razem ze spulchnieniem. I później ta szyba wysycha, a na szybę kładziemy kartkę i na tej kartce rysujemy długopisem to, co mamy na myśli. I po tym, jak już narysujemy coś długopisem, to z drugiej strony wychodzi obraz. I właśnie te dwa dzieła zostały wykonane techniką monotypii. Pierwszy to inspiracja muzyką Chopina, który już zdobył nagrodę w wojewódzkim konkursie. A drugi jest to inspiracja kotami, które też bardzo lubię. Jak dużo czasu poświęca pani na malowanie nowych dzieł? Jest to jedno zajęcie plastyczne, czyli około 3,5 godziny. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że zobaczymy niedługo pani wystawę w jednym z najsilniejszych muzeów. Myślę, że to bardzo prawdopodobne. Planuję wystawę zrobić w październiku, ale to nie będzie w muzeum, tylko w Domu Kultury, w Młodzieżowym Domu Kultury pod Akacją. A na zakończenie bardzo chciałabym pozdrowić moją mamę, wszystkich widzów oraz całą klasę 3 GB oraz Baciura. O, dziękuję. Pani Agnieszko, dziękujemy za uwagę. Proszę. Żegnam. Żegnam, o ziołówkę.
Dziś wyruszamy na miasto, aby zapytać ludzi, co myślą o pani Agnieszce Rządrzewskiej. Przepraszam, czy mogli zadać kilka pytań? Ale naprawdę śpieszymy się, to proszę się streszczać. To bardzo ważne. Tak. Czy kojarzą pani... Czy kojarzą państwo panią Agnieszkę Rządrzewską? Rządrzewską? Słyszałeś o Rządrzewskiej? Jest to z Klanu. A... To chyba ta od kartonów, tak? Czy jak? To jest nieważne, jedna się, z najbardziej się. Znanych polskich artystek. Nieważne. Mamy w dalszych poszukiwaniach. Przepraszam. Czy mógłbym zadać panu kilka pytań? Tak, słucham. Czy kojarzy pan może znaną artystkę Agnieszkę Rządrzewską? Tak, kojarzę. Tak, to jest najlepsza polska malarka, jaką znam. Ostatnio wystawiła w Wrocławiu wystawę o kotach. Sztuka mi się bardzo podoba. Co więcej mogę powiedzieć? Dobrze. To w takim razie dziękujemy za udzielenie wywiadu. Dziękuję. Dobrze. Dziś dowiedzieliśmy się, co myślą ludzie o artystce Agnieszce Rządrzewskiej. Gdzie jest kamerą? Co jest? Płacenia systemu! Z jeziora Śniardwy, Przemysław Wadowski, oddaję głos do studia. A my w studiu, no to... Co robi pani na Mazurach? Czy szuka pani jakiegoś nowego natchnienia? Może tak. No ja nie wiem, no w ogóle to tutaj bardzo mi się podoba, bo są cztery rybki stare. No ja nie wiem, w ogóle to ja bardzo lubię tutaj to jezioro, bo są cztery rybki, ale też są fajne kamyki i w ogóle fajnie, że tutaj jest. Jak to możliwe? W tak wielkim jeziorze cztery rybki? No oczywiście, że cztery, nie widzi pan tam. Popcorn. Cześć. Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj nad jeziorem. Jezioro jest ładne, ale... I tak, także wiecie. No komary są i tak dalej, no ale nieważne, bo dzisiaj mamy wyspienitego gościa i jest nim pani Agnieszka Rządrzewska. Dzień dobry! Także pani Agnieszko, pytanie jest proste, na które... Jak się dobra, się witam, nazywam się Przemysław... Górski, witam, nazywam się Przemysław Wadowski. Jeszcze raz, za wcześnie zacząłeś. Witam, nazywam się Przemysław Wadowski. Dziś znajdujemy się... Oj, jeszcze... No dawaj! No to jeszcze raz! Ale nie, ale co? Agnieszka, dziś wyruszymy na miasto w celu zapytania, czy ludzie kojarzą panią Agnieszkę Rządrzewską. Przepraszam. Tak? Czy mógłbym zadać kilka pytań? Nie, my się bardzo śpieszymy. Tak. Nie. To szkoda. I masz teraz za to. Nasi statyści. Przyjmuję tę rolę. Dobra. Ja jestem artystą, mów. Nasi statyści. Ej, patrz jak Grzesio wygląda. Cicho. Dziś wyruszyliśmy na miasto, aby sprawdzić, czy ludzie kojarzą panią Agnieszkę Rządrzewską. Przepraszam. Czy mógłbym zapytać? Dobra, drugie ujęcie. Raz, to hard bass. Ja z Barcinku chodził das. I na Nike pocany. Słyszę hard bass basy.